mieszkaliśmy w Warszawie, przyjechaliśmy tutaj z Warszawy. Jednego dnia rzuciliśmy pracę, wypowiedzieliśmy mieszkanie, mieliśmy wyjeżdżać za granicę do pracy. No i tak się stało, że 3 dni przed wyjazdem to miejsce tak naprawdę spadło nam tutaj z nieba. Kamila tata właśnie dostał propozycję, zadzwonił, że jest taki ogród tutaj botaniczny w górach, że Grzegorz, właściciel tego ogrodu, szuka tutaj osób, które by się chciały tym zająć. No i stwierdziliśmy, że chyba to bierzemy. Tak, no nie było rąk do pracy, ktoś musiał się tym zająć, żeby po prostu nie stało, nie marnowało się i chciał oddać w dobre ręce, żeby służyło społeczeństwu. Jakoś tak już, że zbiegło się z naszymi planami właśnie wyjazdu. I co, no i jakieś plany w głowie powstały, chcieliśmy tutaj zrobić takie miejsce do warsztatów, żeby ludzie się spotykali na ogniska, czy różne grupy ludzi łączyć ze sobą. I tak to wyszło, że tu jesteśmy. Na początku czułam przerażenie. Bo wiadomo, zmiany i tak jak powiedziałam, spadło nam to z nieba i po prostu wszystko nagle zaczęło się dziać i mieliśmy tak naprawdę inne plany, więc życie nas zaskoczyło, ale teraz czuję ekscytację. No i też trafiliśmy w sumie do tego miejsca w momencie, kiedy wszystko tutaj zaczynało kwitnąć, więc to na pewno robiło olbrzymie wrażenie. Nawet nie wiedziałem, co to są wykopki, szczerze mówiąc, się ze mnie Karolina śmieje, a wszystkiego się tu uczymy na bieżąco, wszystkie rzeczy od podstaw poznajemy. Moi rodzice są rolnikami, więc jakieś tam doświadczenie... Dobra, doświadczenia nie mam, ale gdzieś tam zawsze obserwowałam. Ale no co, próbujemy i uczymy się wszystkiego tak naprawdę od nowa. Można to wiedzieć. Generalnie mamy tu wszystko, czego potrzeba. Jeżeli chodzi o miejsce, żeby się rozłożyć z namiotem, jest. Kuchnia jest olbrzymia, zresztą mamy mnóstwo lodówek, jest gdzie gotować. A są też prysznice, jest 5 prysznicy do dyspozycji. To jest takie idealne miejsce, żeby spędzić czas w naturze. Teraz myślę, że dużo osób ucieka tak jakby od miasta, żeby trochę odpocząć, zwolnić. Jesteśmy w stanie przyjąć bardzo dużo osób, mamy tutaj olbrzymią przestrzeń zarówno pod gołym niebem, jak i pod zadaszeniem, jest stołówka, również tutaj potem pewnie będzie widać, jest dość długi budynek, gdzie można też różnego rodzaju szkolenia prowadzić, zmieści się tam spokojnie, myślę, 70 osób, więc limitu górnego raczej nie ma. Całe to miejsce ma bardzo bogatą historię, przewijało się tu mnóstwo fundacji i zmieniało to miejsce stopniowo, aż teraz wygląda jak wygląda. Natomiast wizja kiedyś była zupełnie inna i pan Grzegorz, zakładając ten cały ogród, projektował go, generalnie nie było żadnej tutaj prostej ścieżki, wszystkie się wiły, tak jak zgodnie ze sztuką Feng Shui, tak dokładnie. Wszystko jest tu po coś i jakby wszystkie rośliny były ze sobą połączone w dany sposób i to też do dzisiaj trochę tego zostało w ogrodzie. Ma też bardzo duże połączenie z kulturą słowiańską i na przestrzeni lat tam gdzieś, mimo że ogród się zmieniał, to ta jedna rzecz została, więc dalej można się tego doszukiwać, przyjeżdżając w to miejsce. Założyłam Instagram. Nie ma tam za dużo, ale chciałabym po prostu pokazać jakieś filmiki, zdjęcia, jak zmienia się to miejsce, co tutaj robimy. Będziemy na bieżąco wstawiać, no. Tak, można też tam do nas napisać, skontaktować się. Nazwa to Leśny / Gród. Bez polskich znaków. Jeszcze zostajemy przy starej nazwie, zobaczymy, jak będzie później. Zapraszamy tutaj też osoby chętne do współpracy, wolontariuszy, którym oczywiście zapewnimy tutaj bardzo fajny czas, bo miejsce jest magiczne. Jedzenie, miejsce, żeby rozbić namiot, tylko trzeba oczywiście z własnym namiotem przyjechać. Mm-hmm.
Moi drodzy, weekend z jogą, medytacje, warsztaty, szkolenia, tak. Ogniska, spotkania różnego rodzaju, jakieś imprezy okolicznościowe, tak naprawdę wszystko. Jeżeli macie ochotę, myślę, że to jest wspaniałe miejsce, wspaniała przestrzeń na coś takiego, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego, czy właśnie przez tego Instagrama. Jesteśmy otwarci na pomysły.